Film Johnny jest dla mnie bardzo ważnym filmem. Dlatego przyjęłam taką propozycję, żeby w nim być. Jestem matką księdza Jana Kaczkowskiego, który od wielu, wielu lat był dla mnie bardzo ważnym człowiekiem, ponieważ ja też od ponad 20 lat kontaktuję się z ludźmi chorymi, cierpiącymi, umierającymi. Tak się jakoś stało w moim życiu, mimo że nadal jestem tylko zwyczajną aktorką. I dotykam takich strasznie trudnych spraw. I zorientowałam się, że tak bardzo nam ważne jest dla ludzi, którzy chorują, którzy cierpią, żeby ich normalnie traktować. Że ludzie z niepełnosprawnościami to są zwyczajni ludzie. I ogromne wsparcie miałam w księdzu Janie, o czym nie wiedziałam. On był moją inspiracją. Ja nie wiedziałam, że on też mnie ceni, bo się dowiedziałam tego dopiero 4 dni temu, że on kiedyś podobno na jakiejś konferencji powiedział, że on jest dymną północy. Tak mnie to wzruszyło, jak to usłyszałam. A mówiąc krótko, ten film porusza i to porusza ten film młody człowiek, bo to jest młody reżyser i bardzo dobrze, że to robi młody człowiek. Problem śmierci, żegnania kogoś, jak umiera, potwornego cierpienia, też jest taki temat, i zachowania przy tym godności i energii, ale przede wszystkim to jest film o miłości, dlatego że ten film nam mówi, że w każdym człowieku jest dobro, tylko czasem ci ludzie o tym nie wiedzą i że trzeba każdemu zaufać, dać mu szansę i jak się to dobro w nim obudzi, to tego człowieka można zmienić. O tym jest ten film, pięknie zrobiony, z cudownymi rolami i Ogrodnika, i Trojana, i Marysią Pakulnis. Tam w ogóle, i tam była taka atmosfera na tym planie, że ja się cieszę, że jestem malutką cząstką tego filmu gdzieś tam w cieniu. Tak jak mama księdza Jana była zawsze w cieniu, ale dawała mu siłę i nauczyła go miłości, więc się cieszę. W każdym człowieku jest dobro i piękno. Czy są jeszcze jakieś inne lekcje, które widzowie wyniosą po sensie? Ten film mówi też o tym, jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem. I też ta miłość znika również z takich przestrzeni, gdzie miała być zawsze, na przykład w kościele. Moja mama zawsze mi mówiła, Małgosiu, jak ci będzie źle, idziesz do kościółka, tam masz miłość. A teraz czasem jest tak, że idziesz do kościółka i płakać ci się chce. I dlatego ja myślę, że też każdy ksiądz powinien to zobaczyć. Bo to jest jakby o tym, jaką niezwykłą funkcję pełnią duchowni dla ludzi, którzy wierzą. A ksiądz Jan też taką funkcję pełnił dla tych, którzy niekoniecznie wierzyli w tego Boga. I też jest jakby ten film o potędze wiary i o tym, jak człowiekowi to jest potrzebne, żeby wierzyć w sens. Nie wiadomo czemu, ale tak jeżeli człowiek wierzy, jak odchodzi, że ta śmierć jest tylko pewnym etapem. Nie wiesz, co tam jest, bo tam nikt stamtąd nie wrócił. To tak sobie myślisz, może fajnie być dobrym, bo może za to czeka ci jakaś nagroda taka, że będzie dalsza część podróży jakaś fajna. I tutaj jest bardzo dużo o odchodzeniu i o śmierci, do której my nawet nie chcemy się zbliżyć do tego tematu, że kiedyś będziemy odchodzić. Boimy się tego, odwracamy się. A chodzi o to właśnie, żeby to zrozumieć i żeby zachować jakąś godność. A jak ktoś umiera, żeby go po prostu, jak mówił to ksiądz, trzymać za rękę.